Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dzisiaj w pubie Śródmieście mamy przyjemność gościć pana Grzegorza Kozioła, wójta gminy Tarnów. Witamy panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. A rozmowę tradycyjnie poprowadzi redaktor Michał Gniadek oraz znany i lubiany Seweryn Partyjski. Panie wójcie, w zasadzie w najbliższą niedzielę będziemy mogli znowu uczestniczyć w dożynkach gminy Tarnów. Są to chyba jedne z najbardziej tutaj znanych dożynek w regionie, słynących ze swojego przepychu, świetnych koncertów i dobrego jedzenia. Proszę powiedzieć, czego w tym roku możemy się spodziewać, oprócz już wspomnianego dobrego jedzenia i dobrych koncertów. Ja się bardzo cieszę, że tak są właśnie odbierane dożynki gminy Tarnów, mimo że gmina Tarnów samej nazwy, mówiąc gmina Tarnów, może w pierwszej chwili kojarzyć się z miastem Tarnowym. Natomiast kto zainteresowany, to wie, że to są miejscowości otaczające miasto Tarnów, miejscowości, które mają swoją tradycję historyczną, ale przede wszystkim również jest to region rolniczy, przynajmniej był regionem rolniczym. Sytuacja się zmienia i tych rolników mamy coraz mniej. Ale dożynki traktujemy jako taki element zachowania naszej kultury i tradycji, bo cóż naród może powiedzieć, jeżeli traci tą tradycję i kulturę. A naszą tradycją to są właśnie dożynki, to jest święto chleba, to jest święto rolników, przede wszystkim tych, którzy żywią nas. Żywią, ale również i bronili, czy ewentualnie mogą bronić. Co można się spodziewać? No, myślę, że przez tyle lat już wypracowaliśmy taką formę, że będą atrakcje dla każdego. Zaczynamy przede wszystkim od tradycji, to co było od setek lat. Zaczynamy od mszy świętej, przy świętej polowej. Następnie będzie... Będzie ksiądz biskup z Ukrainy tradycyjnie? To znaczy w tym przypadku nie, natomiast ksiądz biskup ordynariusz lądobrawski z Ukrainy częściej przyjeżdża do nas na święto niepodległości, natomiast na dożynki też przyjeżdżą. W tym roku nie będzie. Natomiast następnie będzie również tradycja, będą obrzędy dożynkowe. Pokażemy tak, jak to dawniej gospodarze przekazywali, rolnicy przekazywali chleb. A później to już cała masa atrakcji dla rodzin w formie pikniku. Przede wszystkim będzie swojskie jadło. Będzie bardzo dobre jedzenie wykonane przez nasze koła gospodyń wiejskich, ale również mamy produkty przygotowane przez myśliwych, więc tutaj będzie troszeczkę zdrowej dziczyzny, pszczelarzy. Zapraszamy, bo kulinaria w tym roku będą wyjątkowe. Już nie wspomnę o bigosie, który w każdym roku jest troszeczkę inny. No właśnie, panie wójcie, bo a propos bigosu, parę ładnych lat temu można by powiedzieć, że stał się pan prekursorem takiej tradycji, która po innych gminach też się przyjęła, że pan ten bigos osobiście nalewa. Chciałem zapytać, czy znowu w tym roku tradycji stanie się zadość? Tradycji stanie się zadość. Będę podawał bigos, zwłaszcza dlatego, że w każdym roku staramy się ten bigos troszeczkę zmienić, żeby ta forma była troszeczkę inna. Dodajemy inne produkty. No, w tym roku dodamy z dziczyzny dodamy troszeczkę sarny, więc będzie dzik, będzie sarna, ale będą również boczek i te inne elementy. Nie będę zdradzał, bo to nasze panie przygotowują, ale też będę starał się być przy innych stoiskach. To jest taka forma spotkania z ludźmi, z mieszkańcami, porozmawiania, posmakowania, bo jak nie lepiej się poznać, jak właśnie przy takich spotkaniach. Następnie będzie szereg atrakcji dla rodzin, będzie wesołe miasteczko, będą różne ciekawe pokazy, no i przede wszystkim koncerty na różnym szczeblu i różnym zainteresowaniu. Będzie zespół Baciary, ale również gwiazda wieczoru będzie Margaret. Panie wójcie, no też mówiąc o dożynkach, nie możemy zapomnieć o takim produkcie eksportowym dożyny, czyli porębie radny i ich pięknym wieńcu. Ten wieniec przez ostatnie 2 lata okazywał się najlepszy, najpiękniejszy w całym województwie, a rok temu okazał się być najpiękniejszy w całej Polsce. Pan wójt jeszcze przed dożynkami dogląda pracy mieszkańców poręby radnej, którzy no, są egmonami tych konkursów. Co na ten rok szykują? Mówiąc o tradycji i o nowoczesności, właśnie przedstawiamy to w formie tradycji
tradycji, no to przede wszystkim wieńce dożynkowe. Nowoczesność jest to już forma oprawy, to już jest forma zabawy, która no, w obecnym czasie to już musimy się dostosować do mieszkańców. Czy doglądam? No przyznam się szczerze, mówię uczciwie, już nie. Pełne zaufanie. Mamy takich fachowców, po prostu poręba radna jest znana już no, w całej Polsce. Tutaj mówimy, nie będziemy mówić anonimowo, to jest przede wszystkim to jest oparte o rodzinę państwa Skurków. Pan radny Jan Skurka, który to nadzoruje, ale również z gospodyniami, przygotowują znakomite wieńce pod względem fachowości, które no, zwyciężają. W tamtym roku był to najpiękniejszy wieniec w Polsce. Dwa lata wstecz z rzędu mamy najpiękniejszy wieniec w województwie małopolskim. W tym roku zostawiamy to jury, zobaczymy jak będzie, ale na pewno będzie bardzo piękny, ale nie tylko z panem radnej, ponieważ słyszałem, że już następne miejscowości przygotowują się również ze swoimi wieńcami. Tutaj myślę, że również Jodłówka Wałki przygotowuje piękny wieniec, ale również inne miejscowości też. Czyli nic nie jest przesądzone i emocji na pewno nie zabraknie. Panie wójcie, jeszcze wracając do przepychu na dożynkach, bo tak często nieprzychylne osoby tego typu imprezom określają właśnie takie imprezy przepych albo bizantyjskie imprezy, mówiąc, że z pieniędzy podatnika tak naprawdę nie powinno się wydawać na to tyle pieniędzy, ale czy tak naprawdę to z pieniędzy podatnika idzie na tego typu imprezy? To może zaczniemy od końca. Uważam, że powinno to iść z pieniędzy podatnika, ponieważ jak nie pamiętać o tradycji i o kulturze. I wszyscy partycypują. Natomiast w przypadku gminy Tarnów nie jest to z pieniędzy podatnika, ponieważ za punkt honoru uznaliśmy, że dożynki, jakość dożynek, ale przede wszystkim gwiazda wieczoru, która no, jakieś środki finansowe również otrzymuje, jest to finansowane przez sponsorów. My mamy ponad 100 sponsorów. Ponad 100, to znaczy już liczba dochodzi do 200. Sami sponsorzy się zgłaszają do nas i proszę sobie wyobrazić, że są bardzo różni. Są zwykli mieszkańcy, którzy przekazują w formie legalnej darowizny 100 zł, 150 zł, 200 zł. Są również firmy, które przekazują troszeczkę więcej, więc w przypadku naszej gminy jest to finansowane tylko i wyłącznie w 100% przez sponsorów. Natomiast tutaj pojęcie bizantyjskie, no ja nie wiem, czy można tak to określić, jest to na pewno nieładny epitet w tym przypadku. Tutaj się bardzo burzę w stosunku do tego, ponieważ jednak musimy pamiętać o naszej kulturze i tradycji i musimy to pokazywać i to jest forma przede wszystkim radości i dla mieszkańców, to jest coś dla mieszkańców. Proszę mi powiedzieć, czy coś bizantyjskiego jest, jeżeli mieszkaniec może przyjść i za darmo wysłuchać koncertu? Czy bizantyjskie jest to, jeżeli koło gospodyń wiejskich przygotuje potrawę i poczęstuje? Ja myślę, że i raz w roku może się spotkać. To jest raz w roku. Ja myślę, że zachęcam po prostu, jeżeli ktoś tak mówi, proszę bardzo przygotować też w swoim regionie, tak promować swój region. Ale przede wszystkim dożynki to jest promowanie tradycji święta chleba. I przede wszystkim szacunku, czy pojęcie bizantyjskie jest szacunek dla rolnika? Może z racji tego, że pojawiły się te głosy w mieście, to po prostu nie rozumieją specyfiki. To ja jeszcze odpowiem, tak jak wójt zapytał przed chwilą, czy bizantyjskie jest to i to. Ja w inną stronę, czy bizantyjskie jest organizowanie forum inwestycyjnego i ekonomicznego albo mediów, czy w Polonii Świata, czy jak to się tam w Tarnowie nazywa, gdzie zapraszani są goście, może i z całego świata, przyjeżdżają tu na 2-3 dni, kosztuje to kilkaset tysięcy złotych, nic z tego nie ma. A pożytku z tego żadnego, nie, dokładnie. Natomiast odwołując się już tak do pojęcia słowa bizantyjskie, to dużo o tym właśnie chciałem to powiedzieć z punktu widzenia historycznego, jeżeli ktoś mówi, to najpierw niech poczyta, co to oznacza, więc słowo bizantyjskie pochodzi od cesarstwa bizantyjskiego, ale przede wszystkim jest to określenie cesarza bizantyjskiego, który sam jako osoba otaczał się złotem, przepychem, tylko jako jednoosobowo, jednostka, nie przekazując tego dalej w społeczeństwo.
Więc tutaj możemy sobie teraz sami odpowiedzieć, czy to jest rzeczywiście adekwatne, jeżeli się bawią rodziny, korzystają z tego, mogą się spotkać, czy to jest bizantyjskie. I jeszcze raz zachęcam, żebyśmy po prostu w taki sposób wspólnie działali i promowali pewne idee, bo zaraz możemy dojść do paradoksu, że za chwilę pewnie pan redaktor mógłby zapytać o następną imprezę, którą przygotowujemy, no właśnie, mianowicie obchody Bitwy Warszawskiej. Też Bizancjum. Też Bizancjum. I proszę mi powiedzieć, jak my możemy docenić bitwę, która była jedną z 18 bitew, które zadecydowały o losach świata. Jak docenić tych bohaterów? Jak docenić tych naszych żołnierzy? Jak docenić naszych przywódców, którzy pokazali, że w momencie zagrożenia potrafią połączyć swoje siły? Chłop Wicenty Witos, nasz sąsiad, socjalista Ignacy Daszyński oraz również te grupy narodowościowe Józef Piłsudski. Potrafiliśmy się zjednoczyć, jedna wielka armia ochotnicza. Czy uczczenie takiej uroczystości, jest to bizantyjska impreza? Uważam, że nie. Dlatego... No właśnie, jak podziwiam gminę Tarnów, bo potraficie zrobić w ciągu tygodnia dwie duże, jak nie powiedzieć, można powiedzieć, ogromne imprezy, bo w weekend, w niedzielę mamy dożynki, a już za kilka dni, 15 sierpnia, tradycyjnie w Woli Żyńskiej również, nie ma co ukrywać, ogromna impreza z wojskiem, z wieloma pokazami i też z koncertem Sarsy. I z jednego końca gminy na drugi koniec cały sprzęt, całe wszystkie siły są przerzucane, no bo jednak to przygotowanie trwa 2-3 godziny. No i gdzie pięknie łączymy pewną komercję z pięknym przesłaniem, bo to jak pan wójt powiedział. Rozwijając tutaj ten temat, na pewno będzie przesłanie też tradycja, czyli szacunek, ale też coś wartościowego będzie można zobaczyć. W tym roku po raz pierwszy zobaczymy naszą husarię, najsłynniejszą jazdę Europy, jeżeli nie świata, XVII wieku. I ta huzaria będzie w Woli Rzędzińskiej, ale również zobaczymy tam elementy wyposażenia wojskowego, będzie czołg, będą ułani II Rzeczpospolitej. Dlatego no, też ta wartość historyczna jest dość znaczna. Panie wójcie, jeszcze jedno pytanie. Niedawno jedna z miejscowości gminy Tarnów otrzymała tytuł najpiękniejszej wsi Małopolski. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ mieszkam w Zawadzie. Jaki pan ma do tego stosunek jako włodarz gminy, w której właśnie ta miejscowość leży? Ja też nie mam takiej wątpliwości, zwłaszcza, że zetknęliśmy się z dużą konkurencją. Tam były miejscowości podgórskie, które są znane z nazwy. No są oczywiście też piękne, choćby w imieniu Krościenko nad Dunajcem. Ale jury określiło, że w tym roku, bo to jest tytuł, co roku jest przenośny, więc w tym roku będzie to Zawada. Nie miałem wątpliwości, że jest to jedna z piękniejszych wsi w Małopolsce, widząc jak Zawada wygląda. Jest to nagroda przede wszystkim dla naszej miejscowości poprzez dbanie o zabytki. Tutaj wymienię kościół świętego Marcina. Znakomite położenie. Urbanistyczne ukształtowanie już tego terenu, zagospodarowanie centrum miejscowości, ale przede wszystkim również nagroda dla mieszkańców za estetykę, ponieważ komisja, będąc na miejscu, zobaczyła otoczenie domów, ogródki, kwiaty, nasadzenia, no i przede wszystkim no właśnie tą piękną tą wieś, czyli historia dała nam zabytki, ale mieszkańcy dali od siebie to, co mają, no to taką estetykę tej miejscowości. Seweryn co tydzień kosi trawę, żeby podtrzymać tytuł. A teraz już będę musiał nawet częściej tą trawę kosić. Właśnie mieszkańcy też podkreślali po tym wyróżnieniu w różnych doniesieniach medialnych, że Zawada się niesamowicie zmieniła przez ostatnie kilkadziesiąt lat i chyba to też zaważyło, bo mamy piękne drogi, piękne chodniki. Czy to jest norma we wsiach już w Polsce, że tak jest? Czy raczej są jeszcze jakieś miejsca w Polsce, gdzie to nie jest normą? Wypowiadajmy się, ja przynajmniej się wypowiadam za to, co mogę powiedzieć o gminie Tarnów. Więc to już się staje normą w gminie Tarnów. Jeżdżąc po naszym pięknym powiecie, po województwie, myślę, że to się pomału staje normą. Czy jednak te nasze miejscowości tutaj na południu Polski, w Małopolsce, są piękne. Są piękne,
samym otoczeniem mieszkańców, którzy dbają o swoje domostwa, ale też infrastrukturą. Jednak widać tą inwestycję. Czy jest to norma w Polsce? Może tak nie do końca. Oczywiście są regiony odstające trochę, natomiast w naszym przypadku myślę, że staramy się, idzie to w dobrym kierunku. Wcześniej mówiliśmy właśnie, tutaj pan redaktor powiedział, że gmina jest znana i ma ten potencjał, że to potrafi tak te imprezy przygotowywać. Ja chciałbym powiedzieć tak, że jestem dumny z tego, że bo jako wójt ja przyjmuję te nagrody na siebie, ale jest mi trochę głupio, ponieważ w tym przypadku mogę powiedzieć, że jest to ciężka praca przede wszystkim pracowników. Zacznę od tutaj Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. To jest niesamowicie praca ciężka tejże instytucji. Ciężka praca na sołectwach. I myślę, że stworzyliśmy taki zespół, który stworzył mechanizm, używając to w zegarmistrzowskim slogonie, maszynka taka, jak w szwajcarskim zegarku, które każdy trybik wie, co robi. Natomiast już głowa zarządzającego wójta to jest w zasadzie już sprowadza się tutaj do decyzji jakichś bardziej strategicznych, decyzji, które mogą przewidywać rozwój miejscowości gminy na kilka czy kilkanaście następnych lat, żeby te fundamenty były przygotowane. Natomiast jest to zespół ludzi, cieszę się, że mam znakomity zespół ludzi i przede wszystkim u nas pracownicy mają możliwość podejmowania swobodnych decyzji i tutaj nie są trochę strefowani, więc mają możliwość podpowiadania i później cieszenia się, że te podpowiedzi są przez nich samych realizowane. Bez dobrego zegarmistrza, jak już takiej nomenklatury używamy, wiadomo, żaden mechanizm sprawnie nie działa. Ja mam jeszcze, pewnie kończąc naszą rozmowę, bo patrząc na zegarek, czas biegnie nieubłaganie. O inwestycjach chciałbym chwileczkę porozmawiać. Zacznę może od pewnej anegdoty, którą kiedyś usłyszałem, że jechał na jedno ze spotkań w jednej z miejscowości na zebranie wiejskie. No i pyta się pan wójt mieszkańców, no co wam możemy tutaj jeszcze zrobić, jak wam to możemy pomóc. No i stał jeden chłop i powiedział, no ale mamy już wszystko, nie? Więc trochę tak mówiąc o tej organizacji, o tym co pan mówił, że też urzędnicy mają wolną rękę, ale też to też strategiczne inwestycje są na głowie gospodarza. Jak właśnie wyglądają te tegoroczne inwestycje? Widzimy na przykład w Woli Żyńskiej piękny stadion, czego chyba Tarnów nawet może pozazdrościć gminie Tarnów. Bo imprez już zazdrości. Bo imprez już może zazdrościć, no więc właśnie. Teraz czas na infrastrukturę sportową, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, ale w podtarnowskiej Woli Żyńskiej powstaje, już jest na fazie już chyba ukończenia powoli stadion, który jeżeli będzie potrzeba może spełniać warunki do rozgrywania spotkań ekstraklasy. To jest jedna inwestycja. Co jeszcze? I pan redaktor chyba tutaj określił właśnie tą przyszłość. Mianowicie do tej pory staraliśmy się realizować te podstawowe potrzeby mieszkańców. Takie zwykłe zaczynamy od bytowego dnia codziennego. Mówimy tutaj o świecie, czyli przedszkole dla każdego trzylatka, świetlica w szkole, obiady, stołówki w każdej szkole, które są, obiady są na świeżo realizowane, chodniki, centra miejscowości. I tu osiągnęliśmy pewien standard na pewnym poziomie, czyli zabezpieczenia tych potrzeb mieszkańców. No ale teraz przy swoim potencjale chcemy zrobić coś więcej, z czego bylibyśmy znani, jako po prostu gmina dość znacząca w środowisku. W związku z tym przygotowujemy właśnie inwestycje, które mogłyby naszą gminę określić jako takie centrum troszeczkę ponadregionalne. Przykładem tutaj jest właśnie budowa boiska sportowego na wsi, na Woli Żołobrzyńskiej. I nie jest to żadne Bizancjum, to jest po prostu, już teraz chcemy pokazać tą taką normę. Najlepsza jakość nawierzchni, która jest obecnie. Ale to będzie boisko, mówimy pierwsza liga, oczywiście, że może być pierwsza liga, ale tu absolutnie nie mamy żadnej ambicji pierwszej, nie mamy ambicji żadnego zawodowstwa. To jest boisko po to, żeby tam dzieci szkolne, przedszkolne, kluby, SKS-y, UKS-y ćwiczyły, trenowały. To jest boisko dla nich. To jest boisko dla naszych klubów klasy B, klasy A, klasy okręgowej, żeby mogli z tego korzystać. Ponieważ uważam, że pewien, właśnie Bizancjum byłoby w takim przypadku nadwyrężać budżet, finanse i pokazać, że my o pierwszą ligę mamy. Nie, nie tędy droga. My robimy coś porządnego, dobrego, ale dla ogółu, dla wszystkich. I tutaj możemy podać następne przypadki. Na przykład mamy jednostki ochotniczych straży pożarnych, które są do dyspozycji, służą mieszkańcom. Chcemy, żeby one były
porządnej jakości, porządnej klasy. Teraz oddajemy do użytku zgłębice. No, jednostka spełniająca wszelkie normy, gdzie zawodowcy mogą się tutaj nawet popatrzeć i troszeczkę zazdrościć, że taka jednostka powstaje. Mamy teraz, będziemy przygotowywać się z następnym kompleksem w przyszłości do budowy w zgłębicach. To jest to, co kiedyś nie mogliśmy odkupić przez tyle lat. Nie przez naszą winę, tylko przez może zaniedbania historii. Następny kompleks powstanie taki w Zgłębicach w przyszłości. W każdej miejscowości, każda miejscowość staramy się, żeby miała coś więcej, coś ekstra, z czego byłaby znana. I tak to będzie, taki jest cel również na przyszłość. Dziękujemy bardzo, panie wójcie, za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj gościliśmy nie cesarza, a wójta gminy Tarnów, pana Grzegorza Kozioła. Dziękujemy bardzo. A rozmowę prowadzili Michał Gniadek oraz Seweryn Bartliński.